Tak zatytułowałem całą tą serię: Życie Hioba, Czego możemy nauczyć się z cierpienia. Jest coś takiego, że tacy najtrudniejsi, najbardziej wymagający nauczyciele są najlepsi, prawda? Ja pamiętam, mieliśmy w gimnazjum taką panią z angielskiego, nazywała się Bojarska, i ona. W taki sposób prowadziła zajęcia, że niemalże cała klasa miała ocenę dopuszczającą, czyli dwójkę. Potrafiła na jednej lekcji postawić wiem, koledze aż pięć jedynek. Ja nie wiem, czy to w ogóle. Dozwolone było, ale ona się nie przejmowała tym. I pamiętam taką lekcję, gdzie jednemu koledze pięć jedynek postawiła, chociaż no, nie zrobił nic jakiegoś czegoś okropnego, no, po prostu czasami miała zły humor i w taki sposób potrafiła się gdzieś wyżyć na człowieku, ale u niej była taka cisza, taki szacunek, że, że naprawdę tak. I, i wszyscy mimo wszystko, i wszyscy chcieliśmy się przykładać do tych zajęć, od Robialiśmy prace domowe, bo po prostu, wiecie, trochę może ze strachu. <grym> nie. Ale w każdym razie, ja też kończyłem gimnazjum z oceną dopuszczającą z języka angielskiego. Natomiast to też dla mnie było ciekawe, że kiedy poszedłem do technikum, trafiliśmy na inną nauczycielkę, która no nie była aż tak ostro nastawiona, no to tam czwórki, piątki, ja mówię, ciekawe, ta sama wiedza, prawda, ta sama wiedza w gimnazjum dwa, w technikum 4 pięć, ale wiecie, tym bardziej ta pani wszystkim nam się tak, tak, tak głęboko zapadła w pamięć i, i dosyć sporo w taki sposób mogła nas nauczyć. I rzeczywiście... Myślę, że to, co sobie powiedzieliśmy, że ci najtrudniejsi, najbardziej wymagający nauczyciele gdzieś najbardziej zapadają nam w pamięć i rzeczywiście później okazuje się, przynajmniej po jakimś czasie, że dużo nas nauczyli. Jeżeli chodzi o księgę Hioba, to Hieronim, jeden z ojców kościoła, on napisał taką sentencje właśnie na temat tej księgi, i ja się z tym trochę utożsamiam, nie wiem jak wy, bo niejednokrotnie zabierałem się za jakąś analizę, właśnie studiowanie, badanie księgi Hioba, ale, ale no, właśnie to, co napisał Hieronim. Wyjaśniać Hioba to jakby chcieć utrzymać w rękach węgorza albo małą murenę to też jest taka ryba im bardziej się ją ściska, tym szybciej wymyka się spod, spod rąk. Ja już pamiętam różne takie moje doświadczenia z tym związane, że już nieraz tak myślałem, że coś zaraz uchwycę właśnie z księgi Hioba, ale później stwierdzałem, że jednak, że jednak to nie to. Być może podczas tych dwóch spotkań będziemy przeżywać razem coś podobnego, że już nam się będzie wydawało, że coś tam łapiemy, że coś nam świta w głowie, natomiast później może się okazać, jednak, ach, wyślizgnęło się to. Pierwsza taka rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to pierwsze kilka słów. Księga Hioba zaczyna się w taki sposób. Był mąż w ziemi us imieniem Job. Bardzo proste stwierdzenie. Był mąż w ziemi us imieniem Job. Był. Jakby autor, który spisywał księgę Hioba, daje nam do zrozumienia, że taki człowiek był, że Hiob był postacią historyczną. I no, dla ludzi, którzy tak literalnie przyjmują to, co jest napisane w Biblii, wydaje się to oczywiste. Natomiast w XIX wieku, na początku XIX wieku, czy, przepraszam, pod koniec XIX wieku był taki niemiecki protestancki teolog, który zaczął tak promować takie krytyczne spojrzenie na Pismo Święte, Pierwsze do odstrzału poszły, że tak powiem, pierwsze rozdziały z księgi rodzaju. On stwierdził, że Pierwsze rozdziały z księgi rodzaju to mitologia, że nie było absolutnie czegoś takiego jak stworzenie świata, że nie było czegoś takiego jak jakiś Noe i ogólnoświatowy potop. Mówi, mówił, że no absolutnie nie możemy wierzyć w jakąś bajkę o wieży Babel, że to są jakieś piękne historie z morałami, ale no nie możemy tego brać na. Poważnie. I oczywiście niestety na tym człowieku nie zatrzymała się ta krytyka, ponieważ ta krytyka coraz bardziej postępowała. I to jest też bardzo ciekawe, że. No, na początku przodowali właśnie protestanci, no niestety. Niestety protestanci przodowali w takim spojrzeniu na Biblię. Co prawda niektórzy jeszcze mówią o tym, że jezuici maczali w tym swoje, swoje palce. Natomiast dzisiaj, jeżeli chodzi o taką uniwersytec, o uniwersytecką teologię, biblistykę, to można zobaczyć, że w wielu takich środowiskach nie tylko 11 rozdziałów Księgi Rodzaju nie bierze się na poważnie, ale niemalże całą resztę Biblii. Jakiś czas temu miałem okazję słuchać takiego katolickiego, polskiego, takiego znaczącego biblistę. I on akurat omawiał Księgę Liczb, być może kojarzycie tę scenę, kiedy podczas wędrówki przez pustynię. Był Korach, który zbuntował się przeciwko Mojżeszowi. Tam była s -s 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 kłótnia między nimi. On nie chciał, nie chciał jakby. Podążać za tymi liderami, widzialnymi liderami, tylko też miał ambicje, żeby samemu przewodzić. I historia biblijna po prostu sprawozdaje, że Bóg w pewnym momencie, kiedy ta, ten tak permanentnie trwał w takim stanie, rozdzielił ziemię, cała, cała jego rodzina zapadła się i, i zginęli. I dzisiaj właśnie. Ci bibliści często mówią, że absolutnie nie możemy przyjmować takiej historii na poważnie, że absolutnie tam żadna ziemia się nie rozpadła, że mówi, to zostało napisane po niewoli babilońskiej, kiedy, kiedy Izraelici zastanawiali się, kto ma być kapłanem, czy tylko właśnie lewici, czy może jeszcze ktoś inny i, i, w, i ułożyli sobie taką historię, żeby, żeby pokazać, że jednak lewici tylko mogą być Kapłanami. No właśnie, więc to jest dzisiejsza biblistyka, to jest, to jest stawianie się w pozycji takiej wyższości nad Biblią. Jednak, kiedy tak po prostu czytamy Biblię, to możemy zobaczyć, że dla autora Księgi Hioba to było proste: był mąż w ziemi Us imieniem Hiob. I to też jest ciekawe, że te ostatnie słowa, tak, one mówią, że był najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców Wschodu. Czyli to nie był byle kto, prawda? Na pewno był postacią znaną, na pewno miał swoje wpływy. I dlatego można sobie zadać to pytanie, czy Hiob jest postacią historyczną? Tak dla autora Biblii, dla autora tej księgi wydaje się, że nie ma tutaj jakiejkolwiek dyskusji. Ale no, my dzisiaj żyjemy w XXI wieku i takie pytanie może nam się nasuwać. I to jest ciekawe, bo w jednym takim nawet katolickim komentarzu znalazłem taką ciekawostkę o pewnym Hiobie, który żył... 14 wieków przed naszą erą, który był władcą Palestyny, która w tamtym czasie była podporządkowana Egiptowi i on wysyła list do Faraona. Te odkrycia pochodzą z XX wieku, właśnie z terenów, z terenów Palestyny, a ten list datuje się właśnie na XIV wiek przed naszą erą. Czyli jakiś chyob był? Tak? I ja chciałbym z wami przeczytać, ja chciałbym z wami przeczytać fragment tego listu i tam czytamy takie słowa. List Hioba do Faraona. Jestem sługą króla mego pana, prochem u jego stóp. Dowiedziałem się, że król mój pan pisał do mnie przez Atachmaja. Oczywiście otoczyłem staranną pieczą miasta króla mego pana, natomiast człowiek z Hasura, biblijny Hasor, zabrał mi trzy miasta. Od chwili, gdy się o tym dowiedziałem, prowadzę z nim wojnę. Niech król mój pan zatroszczy się o to, niech król mój pan przyśle pomoc swemu cudze. Czy to był ten Hiob, o którym czytamy w Biblii? Nie wiemy, tak, nie wiemy, aczkolwiek są pewne przesłanki, żebyśmy jednak tego Hioba nie utożsamiali z tym biblijnym Hiobem, z tego względu, że to jest, gdyby to był XIV wiek, to są to jednak już czasy Mojżesza, Jezułego, to jest podbój Kanaanu, więc można być może tak to jest tuż przed tym, jak Kanaan, Kanaan był podbijany. Natomiast w Księdze Hioba nie ma w ogóle mowy o Izraelitach. I to mogłoby być trochę dziwne, że e, tutaj e, naród wybrany. Już jakby istnieje, a w ogóle Księga Hioba o nim nie wspomina, chociaż już by wtedy istniał. Dlatego niektórzy sugerują właśnie, że Księga Hioba jest jakby, te realia Księgi Hioba to czasy Abrahama, czy właśnie patriarchów nieco po nim. No właśnie, ale w każdym razie jakby co jakiś Hiob bardzo wpływowy był w tamtych terenach. E... Czytamy tutaj taką charakterystykę, że mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i od złego, i urodziło mu się z siedem synów i trzy córki, a dobytek jego stanowiło siedem tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięćset par wołów. I 500 oślic oraz bardzo wiele służby. No, i tam jest właśnie to określenie, że był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Czyli, jakby tak podsumować, Chiop po prostu miał pieniądze, miał majątność, miał dobytek, miał służbę e, i miał rodzinę, prawda? Miał piękną rodzinę. E, I można by sobie pomyśleć, czy to nie jest to, o czym marzy tak wielu ludzi? żeby mieć fajną rodzinę, żeby mieć wystarczającą ilość pieniędzy właśnie tych materialnych rzeczy. Ale słuchajcie, ten fragment jeszcze mówi o tym, że Hiob nie tylko posiadał te rzeczy, ale on przede wszystkim posiadał Boga. Prawda? Pierwsza rzecz, o która, która jest o nim wspomniana, to to, że był nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. I ponieważ dzisiaj będziemy też sobie chcieli pokazać nieco taką strukturę księgi Hioba, to dlatego teraz przeskoczymy na chwilkę do ostatniego rozdziału, do, do ostatnich wersetów tej księgi, bo zwróćcie uwagę, to się zaczyna w taki sposób, ale ta księga kończy się również w bardzo podobny sposób. Tak czytamy, że Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak, iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także siedmiu synów i trzy córki. Prawda? Czyli znowu, kiedy kończy się księga Joba, jest powiedziane o jego rodzinie i o jego dobytku. Prawda? W taki sposób się zaczyna ta księga, w taki sposób kończy się ta księga. Czyli można to tak pokazać. W takiej ilustracji, żebyśmy mogli to zobaczyć, że początek i koniec tej księgi mówią o tym samym. Tak, początek i koniec tej księgi mówią o tym samym. I po środku, po środku całej tej historii pojawia się burza w księdze, burza w życiu Hioba. I tak sobie myślę, że często to jest nasze życie, prawda? Często tak wygląda nasze życie, że jest jakaś prosta, że jest w miarę dobrze, że mamy jakąś rodzinę, prawda, mamy jaką, jakoś wiążemy ten koniec z końcem, jest właśnie ta stała jakaś, ale od czasu do czasu no, w czyim życiu nie, nie pojawiają się jakieś burze. Prawda? W każdym życiu pojawiają się jakieś. Burze, prawda? Nie wiem, wypadek samochodowy, ktoś cię oszukał, ktoś cię okradł, ktoś zmarł z Twoich bliskich, ktoś zachorował z Twoich bliskich, straciłeś pracę, współmałżonek cię zdradził, prawda? No, różne rzeczy mogą się pojawiać, mogą być tą burzą w naszym życiu. I, I to jest takie ludzkie, prawda? To, co przeżył Hiob, to jest takie ludzkie. Jest jakaś stała, ale nagle pojawia się burza i zwróćcie uwagę że sam Hiob on w taki sposób okre, określa to doświadczenie on w 30 rozdziale księgi Hioba mówi unosisz mnie na wietrze każesz mi na nim jechać i sprawiasz że ginę w burzy sprawiasz że ginę w burzy to jest ciekawe że w języku polskim burza może mieć oczywiście takie literalne znaczenie używamy tego słowa w takim przenośnym znaczeniu. Używamy to nawet w stosunku do jakiejś osoby, że ktoś się burzy. I w języku hebrajskim jest tak samo to słowo burza, jest używane w różnych kontekstach. Tutaj, na przykład w kontekście jakiejś burzy życiowej, też jest to słowo używane w tym kontekście, że ktoś się oburzył. No właśnie, więc Hiob postrzega to swoje doświadczenie jako, jako burzę. Kiedybyśmy nawet myśleli o różnych postaciach biblijnych, to moglibyśmy zobaczyć ten schemat, tak? Nie wiem, Abraham, postać Abrahama, gdzie, gdzie byście powiedzieli, że w jego życiu była jakaś burza? Prawda, musiał ofiarować swojego syna. Jest jakaś stała, już można by powiedzieć, już ma tego syna, już jakoś się ustatkowała ta, ta jego sytuacja i nagle po prostu jest wprowadzony w burzę. Jak myślicie o Jakubie? Gdzie w życiu Jakuba była taka burza? Prawda, musiał uciekać z domu. No, sam sobie narobił trochę burzy, tak? Ale później wiemy, że znowu po 20 latach miał się spotkać ze swoim bratem. Jakaś kolejna burza w życiu Józefa, prawda? sprzedany przez braci, później trafia do niewoli, później trafia do więzienia. Można zobaczyć, że w zależności, w zależności od, od osoby tych burz może być więcej czy mniej. Niektóre osoby mają coś takiego w sobie, że same ściągają burze, prawda? Pewnie znamy takich ludzi, którzy, którzy no mają, mają bardzo burzliwe życie i są jakby takimi magnesami, które ściągają to. No właśnie, w każdym razie o Hiobie, to, co sobie powiedzieliśmy, Hiob był nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. To oczywiście nie znaczy, że Hiob był bezgrzeszny. Tutaj są te hebrajskie zwroty, które właśnie określają tą pobożność Hioba. Ja może teraz nie będę wchodził w to, ale, ale co chciałbym powiedzieć. Kiedy to pierwsze słowo jest użyte tam, ono jest tłumaczone nieraz jako nieskazitelny, jako doskonały. I czasami możemy mieć takie wrażenie, że Hiob po prostu nigdy nie zgrzeszył, że Hiob po prostu był takim człowiekiem, który nie popełnił ani jednego błędu, nie miał ani jednego upadku, niczym Jezus Chrystus, prawda? Jednak kiedy czytamy Biblię, no to dowiadujemy się, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I w księdze Hioba na przykład Hiob w pewnym momencie mówi do Boga każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości. Czyli Hiob był świadomy, że, że ma jakieś grzechy na sumieniu, prawda. Jest kilka takich fragmentów, gdzie Hiob wspomina właśnie swoje, swoje grzechy. I jeszcze myślę, że jedna bardzo ważna lekcja wypływa z tego na razie bardzo prostego schematu, bo na samym początku czytamy o jego pobożności, i można zobaczyć, że on właśnie w takim stanie wchodzi w te burze. To znaczy, że on wykorzystał ten dobry czas, ten czas spokoju, który miał wcześniej. On, on wykorzystał na to, żeby pogłębiać swoje relacje z Bogiem, żeby rozwijać tą swoją przyjaźń z Bogiem, żeby, żeby kształtować ten swój charakter. Ja bardzo lubię to, to porównanie do gąbki, prawda? że człowiek jest jak gąbka, czym nasiąknie, to później jak go dociśniesz, to, to z niego wypłynie. Job przez ten dobry czas przygotowywał się w jakiś sposób na tą burzę, i kiedy tutaj był dociśnięty do granic możliwości, to można zobaczyć, że on błogosławił Boga. Tak? On chwalił Boga w tej, w tej, w tej burzy. I oczywiście nikt z nas nie wie, czy przyjdzie na niego burza, kiedy przyjdzie burza, czy w ogóle przyjdzie jakaś burza w naszym życiu osobistym, ale nawet, nawet pomijając to, kiedy czytamy proroctwa biblijne, możemy zobaczyć, że na cały świat przyjdzie burza, prawda? Że w czasach końca przed powtórnym przyjściem Chrystusa na cały świat przyjdzie burza. Pismo Święte nazywa to wielkim uciskiem, prawda? Czyli wszyscy będą dociśnięci do granic możliwości. I jeżeli teraz mamy ten dobry czas, to jest takie, ten przykład Hioba jest takim wezwaniem dla nas, abyśmy wykorzystali ten dobry czas na to, żeby przygotowywać się na burzę, aby kształtować swój charakter za łaską Boga i rozwijać swoją przyjaźń z Jezusem. Ja to przedstawiłem tutaj w linii prostej, ale można to przedstawić jeszcze bardziej... Tak rozwijająco, bo księga Hioba właśnie napisana jest w takiej strukturze koncentrycznej. To nazywa się też chiazmem, jak to niektórzy mówią. I, I to jest porównane do takiej góry. Tak, to jest porównane do góry. Jeżeli ktoś lubi chodzić po górach, to wiemy, że na tych nizinach są drzewa liściaste, prawda? później coraz wyżej, są drzewa iglaste, później jeszcze wyżej, tam już nie ma drzew, prawda? I, i, i później to już nagie skały pokryte śniegiem. Prawda? Czyli. Um, i w taki sposób można zobaczyć też wiele fragmentów Pisma Świętego, całe, czasami całe księgi. W taki sposób skonstruowana jest również księga Hioba, że kiedy tutaj rozpoczynamy swoją wędrówkę, prawda, na samym dole, to widzimy po drugiej stronie to samo. Widzimy to samo. Jak tu drzewa liściaste są to po drugiej stronie też możemy spodziewać się, że na podobnej wysokości są drzewa liściaste. A co jest wyżej? Widzimy tutaj, że Hiob wstawia się za swoimi dziećmi. Zaraz przeczytamy sobie ten fragment. Natomiast po drugiej stronie widzimy, że Hiob wstawia się za swoimi przyjaciółmi. Prawda? Znowu te same motywy po dwóch stronach tej księgi. I przeczytajmy sobie to. Czwarty i piąty werset pierwszego rozdziału. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu. Wtedy posyłał, posyłał, posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Bardzo piękny przykład. Hiob tak? jest ukazany jako taki patriarcha dla swojej rodziny. Zwróćcie uwagę, on nie tylko modli się za swoich bliskich, on nie tylko modli się za swoje dzieci, ale patrzcie, on posyła po nich, tak? On ich gromadzi, on organizuje rodzinne nabożeństwo, prawda? On organizuje rodzinne nabożeństwo, wyznaje grzechy swoich bliskich. Tak? I mówi, może zgrzeszyli. Składał, składał ofiarę, która jakby jest symbolem właśnie tego środka pojednawczego z Bogiem. E. I to też jest taki niesamowity przykład dla nas. Tak? Hiob nie tylko dbał o swoją duchowość, ale on dbał o duchowość, o duchowość swojej rodziny. E. Napotkałem jakiś czas temu pewne badania, które były robione właśnie wśród osób wierzących i które dały mi bardzo dużo do myślenia. I to są badania, które przede wszystkim przemawiają do mężczyzn, do ojców, mężów. One pokazują, że 93% rodzin idzie za wiarą ojca. Jeżeli. Ojciec jest wierzący, jeżeli poważnie traktuje swoją wiarę, to swoim przykładem pociąga za sobą rodzinę. Tak? I, I w 93% to się sprawdza. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o kobiety, to jest to już zupełnie inny procent. Tak? 17% rodzin idzie za wiarą matki. Prawda? też sporo, ale już z, z, zdecydowanie mniej. E, natomiast e, kiedy patrzymy na dzieci, na wpływ dzieci na swoją rodzinę, to jest to 3,5%. Tak, czyli ojcowie, mężowie, tutaj jakby jest wielka odpowiedzialność, prawda? Jest wielka odpowiedzialność, chłop e, brał na poważnie swoją rolę takiego kapłana domu. Kapłana dla swojej rodziny. Jeżeli nawet codziennie trudno nam zorganizować nabożeństwa rodzinne, bo ja zdaję sobie sprawę, że czasami świat pędzi i, i trudno może w niektórych przypadkach, jak rodzice pracują na różne zmiany, uchwycić taki czas, ale chociażby jest rozpoczęcie soboty, prawda, albo zakończenie soboty, żeby zwołać całą swoją rodzinę, żeby uklęknąć przed Bogiem. Jeżeli pojawiły się w tygodniu jakieś rzeczy, które nie powinny się pojawić, żeby wyznać na głos, prawda, grzechy swojej rodziny, tak jak robił to, to właśnie Hiob, żeby być takim patriarchą. I oczywiście to jest, to jest zadanie przede wszystkim mężczyzn. Tak? Biblia, no mimo wszystko, co dzisiaj może jest niemodne, pokazuje taki styl patriarchatu, ale się to też przekłada, jak widzimy w badaniach, nie jest to oderwane od rzeczywistości. Ale jeżeli oczywiście ojciec z jakichś powodów nie spełnia tej roli, matka, żona jest również do tego wezwana. I słuchajcie, i przechodzimy na drugi koniec tej księgi, i czytamy właśnie takie słowa. Wiemy, że kiedy przyszła burza na Hioba, to przyszli do niego przyjaciele, żeby go pocieszyć. Średnio im to wychodziło, jak sobie będziemy mówić, jeszcze później, ale po całej tej historii. Bóg mówi właśnie do tych przyjaciół. Dlatego teraz weźcie sobie siedem byków i siedem baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwę wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I poszli Elifa z Temanu, Bildat z Szuach i Sofar z Nama i uczynili to, co im polecił Pan. A Pan wysłuchał Joba. Pan zmienił los Joba gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Kilka razy mamy to powtórzone, tak, że Job modlił się za tych przyjaciół. I wiecie, kiedy czyta się księgę Hioba, to można się zastanawiać, czy oni w ogóle byli jego przyjaciółmi? Czy oni w tej największej tragedii, którą Hiob doświadczył, czy oni okazali się przyjaciółmi? No można mieć wątpliwości, tak, można mieć wątpliwości, bo oni go jeszcze dobijali, jeszcze go krytykowali, oskarżali jego, oskarżali jego rodzinę, kopali leżącego, tak, kopali leżącego i można by się zastanowić, no czy tak powinni zachować się przyjaciele? Czy to, czy oni bardziej nie wypadają jako wrogowie w całej tej historii? E i wiecie, łatwo modlić się za swoich bliskich, których kochamy, za swoje dzieci, za swoją rodzinę, ale jeżeli ktoś ci robi takie świństwa, czy łatwo się modlić o, o takich ludzi, którzy wyrządzili ci krzywdę, jak jeszcze potrzebowałeś pomocy, to oni cię jeszcze opluli i kopnęli, czy łatwo modlić się za takie, za takie osoby? Nie łatwo, Mi na pewno. To jest ponad ludzkie siły. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w Kazaniu na Górze powiedział właśnie w tym temacie powiedział takie słowa: Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, a ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czyni? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. Zatem e, Jezus mówi, żebyśmy nie zrównali się z poganami przez swoje postępowanie, kiedy modlimy się tylko za swoich bliskich, kiedy miłujemy tylko z naszych bliskich, kiedy błogosławimy tylko nasze rodziny. Ale Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, modlili się tu, którzy nas prześladują, żebyśmy błogosławili naszych wrogów. I to jest ponad ludzkie siły. I zwróćcie uwagę, że Jezus mówi, że jeżeli w taki sposób będziemy postępować, to będziemy wtedy doskonali, jak ojciec Wasz niebieski doskonały jest. Tak, bo Jezus wcześniej powiedział, że Bóg jest dobry dla i sprawiedliwych, i bezbożnych, że Jego słońce świeci na wszystkich, że deszcz pada na wszystkich. E, no właśnie. E, I Jezus nazywa to doskonałością. Pamiętacie, jak Hiob jest określony? Jako nieskazitelny, jako Doskonały w niektórych tłumaczeniach, tak, byśmy czytali. Ale to jest bardzo też ciekawe, bo na czym ta doskonałość polega? Na czym ta doskonałość polega? I to też jest ciekawe, że nie tylko Ewangelista Mateusz zapisał tą sekwencję Jezusa, ale zapisał ją jeszcze jaki Ewangelista? Łukasz, prawda? Ewangelista Łukasz jeszcze zapisał to zdanie, które tutaj padło w kazaniu na górze, co prawda, Łukasz mówi, że Jezus wygłaszał kazanie na równinie, więc można się zastanawiać, czy to było to samo kazanie, czy po prostu Jezus powiedział dwa razy podobne kazanie, tylko że w innych miejscach. Każdy kaznodzieja wie, że jedno kazanie powtarza się prawda, nie jeden raz. No właśnie, więc Jezus być może również powtórzył to samo kazanie, ale ewangelista Łukasz zapisał to ostatnie zdanie inaczej. Nie użył tutaj słowa doskonały, ale macie jakieś propozycje? Dziećmi ojca waszego. No okej, okay, ale powiedział: bądźcie wy tedy jacy. Święci, jest propozycja. No, takie zdanie też gdzieś pada w Biblii, tak? że bądźcie święci, jak ja jestem święty. No dobra, żeby, żeby, żeby nie trzymać was w niepewności, ewangelista Łukasz użył słowa miłosierni. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest ojciec wasz. I można się wtedy zastanawiać, czy to jest właśnie ta. Doskonałość. Tak, czy to jest ta doskonałość, która właśnie objawiła się w życiu Hioba? Tak? Który potrafił modlić się za swoich wrogów, za swoich nieprzyjaciół. Jezus, właśnie w tym kontekście, zwróćcie uwagę, Jezus w tym kontekście użył słowa doskonały. Że potrafimy błogosławić, modlić się i miłować tych, którzy są dla nas nie w porządku. No właśnie. Hiob był. Doskonały. Dalej, yy, pozwólcie, że, że pójdziemy jeszcze, jeszcze kawałek dalej. No, już przemienię to na taką prawdziwą górę. <grym> yy, prawda? Tu był dobytek i rodzina. Tu był dobytek i rodzina. Tu było wstawianie się za dziećmi. To było wstawianie się za tymi przyjaciółmi albo nieprzyjaciółmi. Yy, co jest dalej? Co jest dalej? Widzimy, że po, tej, po, tym, z, z, po tych zdarzeniach właśnie rozpoczyna się konflikt w życiu Hioba, rozpoczyna się ta burza, w którą jest wprowadzony. I oczywiście, kiedy czytamy końcówkę księgi Hioba, można zobaczyć, że w końcu cała ta burza się kończy, będziemy sobie jeszcze o tym mówić. I chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj troszkę sobie powiedzieli o całym tym konflikcie. Przeczytamy z, y, kilka jeszcze wersetów, żeby nas tak wprowadziły w cały, w cały ten temat. Szósty i siódmy werset z pierwszego rozdziału. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli Synowie Boże, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan i rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszesz. W ogóle to wyrażenie, że przeszedł ją wzdłuż i wszesz kiedy czytamy inne fragmenty Biblii, jakby to wyrażenie oznacza, że on czuje się jakby takim właścicielem. tak? Kiedy Bóg powiedział do Abrahama, przejdź tą ziemię wzdłuż i wszesz, to dał mu do zrozumienia, ona będzie cała Twoja. Tak ona będzie cała Twoja. I szatan, kiedy mówi, przeszedłem tą ziemię wzdłuż i wszesz, jakby daje do zrozumieniu Bogu. Ja tu jestem właścicielem, ja tutaj rządzę, to jest moja własność. I wtedy Bóg mógłby przemilczeć sprawę, przymknąć oko, zatkać ucho, przejść dalej do obrad, które tam były w tej niebiańskiej, w tym, w tym niebiańskim zgromadzeniu i nie mielibyśmy całej sytuacji, prawda? nie mielibyśmy całej sytuacji. Ale zwróćcie uwagę, że Hiob tak, że, przepraszam, że Bóg tak nie postępuje i mówi do szatana tak. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługa Hioba, bo nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego? Czyli słuchajcie, takie proste pytanie, czy to diabeł porusza temat Hioba? Czy diabeł mówi, chodź, chcę porozmawiać o tym człowieku? Te? Nie, wiecie, ja sobie myślę, że diabeł to najchętniej uniknąłby tego tematu, bo po prostu on tutaj się chwali, cała jest moja ziemia, a, a Bóg mu zwraca uwagę. A Job? A, a zwróciłeś uwagę, co ty ślepy jesteś, szatan, że ty nie widzisz Hioba na tej, na tej, na tej ziemi? Nienaganny, prawy, bogobojny. Słuchajcie, to. To jest to tak, jakby Bóg się chwali przed szatanem, prawda? To jest takie niesamowite. Wiecie, jak ja sobie pomyślę, co prawda mi to bardzo daleko do Hioba i nie śmiem się porównywać, ale, ale taka myśl, że Bóg w niebie może się chwalić Tobą. To jest coś niesamowitego, prawda? Że jest jakieś, jest jakieś niebiańskie zgromadzenie i mówi, a widziałeś tego człowieka? A... I oczywiście szatan podejmuje dyskusję, bo no, nie ma gdzie uciec, Bóg poruszył temat i zaczyna swoją oskarżycielską rolę. Mówi, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Taki cynizm wynika z tych słów. Zwróćcie uwagę, że jest coś takiego, że człowiek mierzy innych, bardzo często mierzy innych. Jakby swoją miarą, prawda? Jeżeli <noise> jestem kłamcą, to prawdopodobnie będę, będę podejrzewał, że ktoś chce mi okłamać. Tak? Jak jestem oszustem, no to będę myślał, że ktoś tu mnie zaraz chce oszukać. Tak? Ale jeżeli jesteś poczciwym człowiekiem, prawda? jeżeli masz takie, taką uczciwość w sercu, to prawdopodobnie będziesz tak oczekiwał, że inni również będą w stosunku do ciebie Podobnie się zachowywać. Job, e, przepraszam, szatan, szatan patrzy swoją miarą, tak? Mówi: Czy myślisz, że Job ci jest za darmo, tak posłuszny? Czy on cię tak miłuje ze względu na to, że ty jesteś taki wspaniały? Bo szatan no, miał tu problem, prawda? Miał tu problem. On był za bardzo wpatrzony w samego siebie. I trudno mu było uwierzyć w tej sytuacji, że ktoś potrafi kochać Boga od tak. I dalej mówi, czy ty nie otoczyłeś Go zewsząd opieką, wraz z jego domem i wszystkim, co ma. Błogosławiłeś sprawie jego rągi i dobytek jego rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył. To jest przekład Biblii Warszawskiej. Natomiast ja chciałbym. Przytoczyć tutaj krótki fragment z, tego, z tych wersetów, z dziesiątego wersetu chciałbym przytoczyć krótki fragment z Biblii Poznańskiej, bo on jest bardziej taki obrazowy i on jest trochę no, taki bardziej dający może do myślenia, bo szatan mówi, czyś ty nie postawił płotu wokół niego. I tam jest, w języku hebrajskim jest tam to słowo płot, ogrodzenie, czy jak, jakoś inaczej moglibyśmy to wyrażać, tak? Bóg postawił płot wokół Hioba. I wiecie, to też jest ciekawe, bo my nie widzimy duchowej rzeczywistości, prawda? Nie widzimy duchowej rzeczywistości, która jest wokół nas, możemy gdzieś ją tam trochę wyczuwać przez wiarę, ale nie widzimy tej duchowej rzeczywistości. Diabeł natomiast widział, prawda? I on po prostu widział, że do Hioba nie, mia, nie ma dostępu, że Bóg postawił wokół niego płot i on nie jest w stanie nic zrobić. Po prostu Bóg postawił granicę złu. To też jest myślę, że taka piękna, piękna rzecz, którą możemy się, której możemy się uchwycić, że Bóg stawia granice, Bóg stawia granice. I co prawda, fragment, który teraz chciałbym przytoczyć, on może no nie, nie nawiązuje jakoś bezpośrednio do szatana, ale jak najbardziej pasuje do tego całego wy wydarzenia. W 38 rozdziale e, czytamy takie słowa: Kto zamknął może drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z Jakby Bóg zadaje szereg Pytań tutaj. Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z łona, gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami? Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc: Dotąd dojdziesz, lecz nie dalej, i tu zatrzymają się twoje wzdęte fale. Prawda? Jest to o morzu, ale Bóg mówi: postawiłem granicę morzu i ono choćby po prostu nie wiem, co robiło, nie pójdzie dalej. I tak samo jest z diabłem. Prawda? Tak samo jest diabeł. No w kontekście właśnie o to, o to tutaj chodzi. Bóg mówi, choćby diabeł, nie wiem, złościł się, tupał nóżkami, wywijał rączkami, to postawiłem mu granicę i on nic nie może zrobić, tak? On nic nie może zrobić. Tylko zwróćcie uwagę, jedynie gdy Bóg łaskawie mu pozwoli zbliżyć się do Hioba, to dopiero może. To dopiero może się zbliżyć. Wiecie, tak czasami możemy tutaj sobie myśleć, a gdzie tutaj wolna wola? Czemu szatan nie ma takiej wolnej woli, że jeżeli chciałby go skrzywdzić, to czemu Bóg stawia jakąś granicę? Tak sobie przypominam jeszcze taką jedną sytuację z Księgi Liczb, kiedy Izraelici już byli na progu Ziemi Obiecanej, być może też pamiętacie to, i kiedy już tam byli wrogowie Izraela, gdzieś tam naradzali się, co tu robić, jak Izrael teraz ich będzie chciał podbić i zająć tę ziemię, to posłali po takiego proroka Bileama. Kojarzymy to, prawda? Posłali proroka Bileama, tam chcieli go przekupić i w każdym razie Bóg ostatecznie mu pozwala, żeby poszedł. Ale pamiętacie, Bóg mu stawia granice na ustach i mówi: Będziesz błogosławił Izraela, ale nie wolno ci go przeklinać, tak? I można by się zastanawiać: no, gdzie tutaj wolna wola? To, co to już nawet nie mogę powiedzieć, co myślę, ale patrzcie, że Bóg, nawet pomijając gdzieś wolną wolę, po prostu stawia czasami granice. I tyle. I choćby ktoś się starał, żeby przebić ją, to nie ma takiej opcji. I co robi Bóg w odpowiedzi? Na to rzekł Pan do szatana: "Oto wszystko, co ma jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj". Widzimy granicę? Prawda? Widzimy granicę. Bóg mówi: "Okej, okay, dobra. Ja przesuwam tą granicę. Możesz dotknąć tego wszystkiego co ma, ale przesuwam tą granicę jakby do postaci Hioba, do samej, do samej osoby Hioba i jego nie wolno Ci dotknąć. I później, bo wiemy, że ta scena w niebie, ona dwa razy się gdzieś tam wydarza, że za pierwszym razem Bóg pozwala Hiobowi, e, przepraszam, Bóg pozwala Szatanowi dotknąć i rodziny Hioba i, i majątku Hioba. Natomiast za drugim razem e, Bóg mówi do szatana, oto jest w Twojej mocy, czyli już sam Hiob jest w mocy szatana, tylko jego życie zachowaj. Czyli można zobaczyć, że też stawia granice. Prawda? Też stawia granice, ale już ją. Przek jakby już Bóg ją postawił. No, w takim ostatecznym miejscu. Tylko życie zachowaj. Tylko życie zachowaj. Hiob już nic nie ma. Tak, tylko jego życie zachowaj. I zobaczymy. Będzie miał tylko życie, czy będzie mnie jeszcze kochał, czy będzie mnie jeszcze wielbił, prawda? To są te dwie, to są. Te, te dwa w, w, w wyrażenia, tak, jest w Twojej mocy, oto jest w Twojej mocy, bo to też jest ciekawe, jeżeli pamiętacie, y, diabeł mówił, y, jak on to powiedział, przypomnijcie mi, y, jakby on wzywał Boga, żeby to Bóg, prawda, użył swojej mocy, żeby sam zaingerował i, i pozabierał Hiobowi różne rzeczy, ale Bóg nie idzie w tą stronę, tak, On nie mówi, że on będzie dotykał Hioba, tylko mówi, jest w Twojej mocy. Prawda? Bóg nie jawi się tutaj jako ten, który atakuje Hioba, tylko który dopuszcza diabła. I to jest, słuchajcie, to jest, to jest też takie dla mnie bardzo mocne, bo to wyrażenie, oto jest w Twojej mocy, można przetłumaczyć jest w ręce Twojej. Tak? I niektóre tłumaczenia biblijne właśnie idą, Biblii idą w tę stronę. No i w języku hebrajskim, jakby ręce, moc jest, są gdzieś tam połączone ze sobą, myślą. E, dosłownie można to przetłumaczyć, właśnie, że jest w ręce Twojej. I patrzcie, to może nam się teraz trochę wydawać bardzo trudne, ale patrzcie, jaki obraz Boga. E, jest ukazany w tych fragmentach, bo tak jakby Bóg mówi: Bóg ma go w swoich dłoniach i daje go w ręce diabła. Prawda? Mówi: Jest w Twojej ręce teraz. Oto wszystko, co ma, jest w Twojej ręce, a później samego Hioba daje w ręce diabła. Trudne, prawda? Że Bóg, nie wiem, z jakichś powodów, może dać Ciebie w ręce diabła na jakiś czas. E ale w taki sposób, w taki sposób mówi Biblia. Ja wiem, że to może nam się wydawać trudne, ale mamy takie sprawozdanie i musimy coś z tym zrobić. Później czytamy... Jak to wyglądało, kiedy Hiob znalazł się właśnie w dłoniach samego diabła? Czytamy sprawozdanie. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba mówiąc: Woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zebrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Um. Dalej, gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Dalej, gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzychówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Dalej, gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi synowie i twoje córki, córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na muć i zginęli. Uszedłem tylko, tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdybyśmy to mieli podsumować i powiedzieć sobie, jaką moc ma szatan. Ja wiem, że może nie ma się co koncentrować na szatanie, prawda, na, na Jego mocy i tak dalej, żebyśmy tutaj, nie wiem, podziwiali go i, i, i tak dalej. Natomiast wiecie, dzisiaj jest trochę taki dziwny trend, że jeżeli na przykład 80, ponad 80% Polaków wierzy w istnienie Boga, to wiecie, ile Polaków wierzy w istnienie Szatana, połowa z tego. Po, połowa z tego. I to jest przedziwne, tak? że ludzie wierzą w, w Boga, natomiast diabła gdzieś tam wpisują w, w, w bajki. E... Miałem okazję nie tak dawno czytać szereg wypowiedzi duchownych. Protestanckich, duchownych ze Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie mówili, że diabeł to tylko jakiś tam symbol śmierci, zła, że nie ma absolutnie jakiegoś osobowego diabła, że są to jakieś takie mity, prawda, ale, ale nie ma tego jakoś traktować na poważnie, zło jest w nas i, i i dlatego, mimo wszystko, powiedzmy sobie to, co Biblia nam mówi tutaj, tak, bo Biblia mówi tak, że diabeł potrafi pobudzać ludzi niegodziwych, tak? bo tam Sabejczycy napadli, jeszcze jacyś inni wrogowie, prawda? Potrafi pobudzać ludzi niegodziwych do tego, żeby wypełniali jego plany. Prawda? Jeżeli ktoś nie jest podporządkowany Bogu i to jest podatne na sugestie diabła. Tak? Pan Jezus powiedział, jeżeli nie jesteście za mną, to jesteście przeciwko mnie. Dalej czytamy, że diabeł może manipulować pogodą. Tak, bo zerwała się wichura, która uderzyła w dom, który się za, z, z, zawalił. No właśnie tak, więc czy coś mi umknęło? Potrafi pobudzać niegodziwych ludzi. Tak, tutaj też, prawda? Spadł ogień z nieba, prawda? Spadł ogień z nieba. Nie wiem, czy to piorun, czy też jakieś nadzwyczajne zja zjawisko. Ale w każdym razie można zobaczyć, że szatan naprawdę ma szereg różnych możliwości. Jeżeli tylko Bóg mu pozwoli, to ma niesamowitą moc, żeby, żeby niszczyć ludzi. I słuchajcie, o co idzie ta walka? Może jeszcze powiem, y, jeszcze, może jeszcze dodam jedną rzecz, że właśnie w drugim rozdziale y, y, szatan dotknął Hioba złośliwymi wrzodami. Czyli jeszcze potrafi wpływać na zdrowie człowieka. Mimo, że Hiob pewnie prowadził zdrowy styl życia, ale y, dotknął, y, dotknął Hioba złośliwymi wrzodami. Tak? I o co idzie ta walka? Chciałbym, żebyśmy to właśnie z tych wersetów wyciągnęli. Diabeł powiedział: Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył. Drugi, drugi rozdział, piąty werset. Lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Czyli jakby no, walka idzie o to, czy Hiob będzie błogosławił Boga, czy będzie uwielbiał Boga, czy będzie go przeklinał, czy będzie złorzeczył, czy będzie posłuszny Bogu, czy się odwróci od Boga tak? i zawsze się go. I czytamy... Czytamy właśnie, w, jeszcze w pierwszym rozdziale, po tych pierwszych próbach, po tej pierwszej burzy, która na niego przyszła, czytamy, wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemi i oddał pokłon i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej, i nagi stąd odejdę. Pan dał, pan wziął, niech będzie imię pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko panu. To, co sobie mówiliśmy, Hiob w czasie pokoju, on pielęgnował swoją przyjaźń, Bogu, przyjaźń z Bogiem, on budował swoje zaufanie do, do Boga, tak że kiedy przyszła burza, ona nie potrafiła zachwiać jego wiarą, prawda? jego z, z, zaufaniem. I kiedy jest dociśnięty, kiedy jest uciskany przez życiowe doświadczenie, to błogosławi Boga. E po drugiej próbie związaną z jego zdrowiem, czytamy, że przyszła jego żona i mówi: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? złożeć Bogu i umrzyj. Powiedzieliśmy sobie, że szatan wykorzystuje ludzi, którzy nie są mu poddani, żeby byli. Narzędziami w jego rękach, prawda? I wydaje się, że tutaj żona załamała się tak? w, w jakiś sposób. Żona załamała się pod wpływem tych wszystkich okropnych wydarzeń, straciła wszystkie dzieci w jednym dniu. E, I mówi do Hioba: złożyć Bogu i umrzyj. E, wiecie, diabeł możecie atakować przez Twoich wrogów, ale możecie też atakować przez najbliższe Tobie osoby. E, Ktoś mi opowiadał takie doświadczenie, jedna siostra właśnie na, na Ukrainie, kiedy przeżyła swoje nawrócenie, zaczęła chodzić do kościoła, to było dla niej takie ważne, mąż zaczął robić awantury w domu, zaczęło się piekło w tym, w tym domu, ona natomiast chciała podążać za Jezusem bez względu na to, co działo się w domu, uczęszczała do, do zboru. I możio mnie raz bił, kłócił się z nią, i w pewnym momencie ona opowiadała, że przyszła do niej mała córeczka, która zapłakana powiedziała do niej: Mamusiu, nie chodź do tego zboru, bo ja chcę, żeby znowu było w domu spokojnie, żebyście się nie kłócili z tatą, nie chodź tam do zboru. I ta, i ta kobieta mówiła. Jak mąż mnie bił, jak mąż się kłócił, to to nie było dla mnie tak trudne, jak wtedy, kiedy ta córeczka przyszła zapłakana z taką prośbą. Ale właśnie takie doświadczenie też, też pokazuje, tak? Diabeł może przemawiać na różne sposoby, tylko żeby cię odciągnąć od, od Boga. Kjop nie zgrzeszył swoimi usty. Kiedy był gdzieś tak pod, um, zachęcany nawet do tego, żeby, żeby zaparł się Boga przez swoich najbliższych. Wracamy jeszcze na chwilę do naszego wykresu. E, ostatnie dwie rzeczy. Ostatnie dwie rzeczy, jakby tutaj, e, to jest naj, e, największa część księgi Hioba, taka lwia część. Od 3 do 25 rozdziału, gdzie mówią ludzie. Tam są te dyskusje, tam są te monologi, dialogi, kłótnie, prawda, kiedy Hiob rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, i tutaj ta burza jeszcze bardziej się zaognia. Natomiast po drugiej stronie widzimy, jak Bóg mówi, i dopiero wtedy, jakby wszystko staje się jasne. Tak? Ale. Yy, o tym, o tym będziemy mówić sobie na drugim naszym spotkaniu, ale dzisiaj chciałbym jeszcze tak trochę nawiązać do tego, bo moje pytanie jeszcze jest takie. Czy burza zakończyła się tutaj? Czy burza zakończyła się tutaj, kiedy spadły na Hioba te wszystkie tra tragedie, kiedy stracił cały swój dobytek, kiedy stracił swoją rodzinę, kiedy stracił swoje zdrowie? Czy tutaj burza się skończyła? Czy tutaj diabeł powiedział, no dobra, no nie udało mi się go pokonać, to w takim razie macham ręką, przegrałem. Czy tu diabeł jeszcze się poddaje i, i stwierdza, yy, już nie mam nic do, do zrobienia? No wydaje się, że nie do końca. Czy szatan odpuścił Hiobowi po drugim rozdziale, tak jak, nie wiem, tak jak Jezusowi trochę odpuścił, kiedy ten pościł 40 dni na pustyni, przeszedł trzy próby pozytywnie i y, czytamy, że diabeł odstąpił od niego na jakiś czas. Czy szatan odpuścił po drugim rozdziale? Co prawda postać diabła tak bardzo bezpośrednio już nie występuje w księdze Hioba. Tak, Po drugim rozdziale ona już nie występuje bezpośrednio w księdze Hioba. Ale wiemy też, że diabeł potrafi ukrywać się na przeróżne sposoby, tak żeby nie być rozpoznanym. I gdy przyjaciele Hioba przychodzą do niego, Biblia sprawozdaje, że milczą przez siedem dni, naprawdę niesamowici przyjaciele. Jak się czyta ten pierwszy opis, to to jest niesamowite. Jednak w pewnym momencie Hiob przerywa ciszę swoim narzekaniem na swój los. On przeklina dzień swoich narodzin, ale nie przeklina Boga. Tak? To jest różnica, tak? On przeklina dzień swoich narodzin, ale nie przeklina Boga. To jest duża różnica. Yy. I wiecie i sobie tak myślę, że diabeł pewnie tak sobie myśli, niech teraz w tym potoku słów zgrzeszy. Prawda? Jak człowiek się tak rozgada i dużo gada, to w pewnym momencie wstrzeli jakąś głupotę w końcu, prawda? Ludzkie mowy to 35 rozdziałów. Ludzkie mowy to jest 35 rozdziałów. Najmądrzejszy człowiek, który przynajmniej do czasów Jezusa żył, król Salomon, on napisał takie słowa, bo z wielu zajęć, wielu zajęć przychodzą sny, a marność z nadmiaru słów. Dlatego ja już będę kończył powoli, ale, ale marność przychodzi z nadmiaru słów. Jakub napisał: Nikt z ludzi nie może ujaźnić mi języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I tam porównuje go bodajże znaczy do wielu rzeczy, ale między innymi porównuje go do ognia. Da? Jakbym tutaj miał zapalniczkę i mówił, no co taka zapalniczka, prawda? No ale jakbym podpalił podłogę, no to cały budynek by poszedł z, z dymem, tak? E, niby jeden płomień, ale tak jest z naszym językiem, tak? Jakub właśnie w taki sposób przedstawia problem z językiem. I słuchajcie, w 27 rozdziale Księgi Hioba, kiedy Hiob naprawdę już wiele powiedział, tutaj już powoli będą kończyć się jego wypowiedzi, on powiedział tak, w całej tej kłótni, on powiedział tak, moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu. Robię taką deklarację, prawda? Nie będę, chociaż mnie kusicie, chociaż na różne sposoby mnie prowokujecie, nie będę mówił żadnej niegodziwości. I cały czas sobie zadajemy to pytanie: czy Szatan odpuścił po drugim rozdziale? I my będziemy jeszcze na następnym spotkaniu omawiać sobie te dialogi, monologi, które czytamy w tej lwiej części księgi Hioba, ale już dzisiaj taka migawka. To mówi Elifas. On opisuje swoje doświadczenie. On opisuje swoje doświadczenie. Lecz mnie doszło potajemnie słowo, i moje ucho usłyszało jego szept. To jest w ogóle pierwsza wypowiedź tych przyjaciół, tak? Elifas wypowiada się pierwszy. Czyli doszło potajemne słowo, i moje ucho usłyszało jego szept. W niepokojących myślach. O widzeniach nocnych, gdy głęboki sen ogarnia ludzi, strach mnie ogarnął i drżenie przeniknęło moje członki. Powiew musnął moją twarz, zjeżyły się włosy na mym ciele, coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. Była to jakaś postać przed moimi oczyma, i usłyszałem cichy szept. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego stwórca? Oto on swoim sługom nie ufa. I swoim aniołom przypisuje braki. Nie wiem, jakie macie wrażenie, kiedy czytacie ten opis jego doświadczenia, ale brzmi to bardzo tajemniczo. Kiedy ludzie może nieraz opisują swoje spotkania na przykład z duchami, to w taki sposób to wygląda, prawda? Tutaj opisują, że włosy najeżyły się na, na, na całym ciele, że strach ogarnął. No, Biblia opisuje, że. Diabeł też czasami może się w jakiś sposób manifestować, może przybierać postać, postać anioła światłości, ale może przybierać postać e, tajemniczej postaci. I zwróćcie uwagę, te, uwagę, ta postać coś mówi. Ta postać coś mówi i Elifaz, jak później jego przyjaciele oni przejmują tą filozofię, która, która e, t, ta postać przekazała w tej w, w wypowiedzi. Zwróćcie uwagę, czy śmiertelnik ta. Ten duch, jakby mówi, czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż Jego Stwórca, oto on swoim sługom nie ufa. Jak będziemy czytać, to Hiob jest nazwany w księdze Hioba przez Boga, przynajmniej kilka razy jest sługą. Że Hiob mój sługa, Hiob mój sługa. Tak, już czytaliśmy dzisiaj te wersety. Ale Bóg Hioba nazywa swoim sługą. Natomiast tutaj ta postać mówi, on nawet swoim sługom nie ufa. Prawda? Czytamy inną odpowiedź Elifaza w dalszej części księgi. Czy już koniec tym niedorzecznościom... Nie, przepraszam, to Hiob mówi do Elifaza. Czy, czy już koniec tym niedorzecznością, albo co cię pobudza, że odpowiadasz? Hiob, jak słyszał ich mowy, to mówi jakby... Skąd ty to bierzesz, prawda? Co cię pobudza, że ty w ogóle takie słowa wypowiadasz? Dalej mówi, jakże chcecie mnie pocieszać pustymi słowami, wszak w waszych odpowiedziach jest tylko fałsz. Ja wiem, że my nieraz lubimy sobie wybierać takie złote myśli z tych, z przyjaciół, z tych wypowiedzi przyjaciół Hioba, bo niektóre są naprawdę takie e, piękne, ale zwróćcie uwagę, no, powinniśmy być ostrożni. Powinniśmy być przynajmniej ostrożni, bo Chiop o nich powiedział z waszych ust jest tylko fałsz. W innym momencie Chiop mówi, z czyją pomocą wypowiedziałeś te słowa? A czyj duch, prawda, czyj duch wypowiedział się przez ciebie? Czyli jakby Chiop też rozumiał, że no, oni są pod wpływem jakiegoś ducha. Tak, Oni są pod wpływem jakiegoś ducha i pod wpływem tego ducha wypowiadają swoje mądrości. Czytając niektóre wypowiedzi Hioba, tak chłodnym okiem można stwierdzić, że trącą niewiarą, niewiarą, może czasami nawet jakimś takim buntem przeciwko Bogu, gniewem, ale to jest ciekawe, że Bóg pod koniec, po tych 35 rozdziałach, gdzie Hiob naprawdę wiele słów wypowiada, daje świadectwo na temat Hioba i jego wypowiedzi, tak, i mówi, gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu, mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job, prawda? Cztery razy Bóg podkreśla, że Job jest jego sługą, w siódmym i ósmym, w wersecie w kolejnym wersecie. Tak, cztery, cztery razy Bóg się przyznaje do Hioba. Kiedy Bóg słuchał Hioba, to nie stwierdził, że Hiob powiedział coś nie w porządku, tak? E Również mówi takie słowa, tak? To też jest wypowiedź Boga. Któż jest w stanie zaciemnić... Tw... Przepraszam, to są słowa Hioba. Mówi do Boga, któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową, Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem, że to odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Czyli zwróćcie uwagę, że chociaż Bóg mówi... To jest mój sługa, on mówił o mnie prawdę. On nie, nie wypowiedział nic niestosownego, to Chiop jakby na wszelki wypadek jakby na wszelki wypadek mówi, że mówię, nie, mówiłem nierozumnie. Ja tego nie rozumiem, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Tak jakby na wszelki wypadek. Podobnie wiecie, jak składał ofiary za swoje, za, za, za swoje dzieci. Mówił, a może zgrzeszyli. Tak? Na, wszelki wypadek, na wszelki wypadek wzywał ich, modlił się za nich, składał za nich ofiary. Niesamowity przykład. Tak? Niesamowity przykład i chociaż był dociskany do granic możliwości, Chociaż stracił wszystko i miał tylko życie, na jego ustach było błogosławieństwo dla Boga, dla, było, był podziw dla Boga, o tym też będziemy mówić, bo to też, jest, też nie może przejść nam tak obok. Hiob cały czas jest przyjacielem, przyjacielem Boga, bez względu na te wszystkie straty. Szatan przegrywa. Szatan przegrywa. Chociaż walka była dosyć długa, następnym razem powiemy sobie, ile to musiało trwać. Ile to musiało trwać, ale Hiob ostatecznie zwycięża. Dużo myśli, dużo wniosków. E Pewnie wszystkiego nie zapamiętamy, ale niech Duch Święty, to co najważniejsze dla nas, dla każdego z nas, niech zapisuje w naszych sercach. Będziemy chcieli e, oczywiście, tak jak rozpoczynaliśmy nasze spotkanie, zakończyć je też wspólną modlitwą, dlatego proszę, byśmy mogli powstać. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty w tym dobrym czasie, na tym świecie, w naszym kraju, że ty pragniesz nas kształtować, ty pragniesz rozwijać tą przyjaźń z nami, Boże chcemy wykorzystać ten dobry czas, nie chcemy, Panie, napełniać się nieprawością, nie chcemy, Boże, używać naszych zmysłów do tego, żeby karmić się tym, co niegodziwe, bo Boże nie chcemy, żeby właśnie w czasie kryzysu może jakiegoś osobistego, a może tego, który przyjdzie na cały świat. Panie, nie chcemy, żeby w czasie kryzysu wychodziła z nas bezbożność, niegodziwość, złorzeczenie. Tak jak czytamy właśnie w księdze Apokalipsy, kiedy plagi będą spadać na Ziemię, to mnóstwo ludzi będzie złorzeczyć Tobie. Panie, nie chcemy przyjąć tej postawy, nie chcemy być w tym gronie. Dlatego daj nam tej bojaźni Bożej, abyśmy potrafili właśnie ten dobry czas wykorzystać na tę przyjaźń, żebyśmy mogli zwyciężać w czasie kryzysu. Zapisuj w naszych sercach te, te ważne lekcje z tej księgi i pomóż, aby one też kształtowały naszą taką codzienność, naszą codzienną duchowość w drogim imieniu Jezusa. Amen.